Radio Kraków. Dzień dobry, dzień dobry. Przemysław Staniek, grzecznik Prasowy Krakowi. Razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Ja. Bardzo miło, że wpadłeś do nas do studia na Aleje Słowackiego 22. Obiecywałem, że w programie o tym się mówi, będzie o różnych krakowskich klubach i, i będzie prawie porówno. Ale to w zależności oczywiście od y, sytuacji. Także na Twitterze zapowiadałem naszą rozmowę i tam od razu gorączka już się pojawiła. A Twitter to wasze stałe narzędzie, Przemku, tak? No tak, tak, tak. Twitter w ogóle, social media to, to coś, y, do czego przykładamy sporą uwagę tutaj w marketingu Krakowi. No, wydaje się, że całkiem robimy to przyzwoicie, bo, bo docierają do nas takie sygnały, że, że wygląda to fajnie, że podkręcamy pozytywnie atmosferę, więc yy, tak, tak. Twitter to jest taka nasza kolebka marketingu Krakowi, można powiedzieć. O, o marketingu Krakowi będziemy mówić jeszcze, ale zaczniemy od kwestii sportowych. Kto rządzi w Krakowie? Sportowo? Tak. Sportowo no, odpowiedź może być tylko jedna, Krakowia. Rozpoglądając na tabelę na czwartym miejscu choć byliście o włos klątwa. Myślę, że czy klątwa LKS-u, czy w ogóle takiej. Albo i bycia liderem generalnie. No, ja mogę tylko powtórzyć to, co powtarza trener Probierz. Także gdzieś tutaj w, przy tych 16, 17, 18 kolejkach, nawet i w 36. kolejce gdzieś tam tytułów się jeszcze nie rozdaje. Chyba, że już jest sytuacja taka w tej 36 wyjaśniona, no, ale generalnie powoli. Myślę, że, że wszystko idzie zgodnie z planem. Takie porażki może nie są wkalkulowane bo nie była planowana porażka w łodzi, ale no niewątpliwie mamy świadomość tego, że wszystkim, choćby grać się nie da. Będziemy, będziemy tutaj my na odpowiednim miejscu w maju. A z łodzi wracałeś autobusem z piłkarzami, czy sam? Chciałem zapytać o atmosferę, jaka panowała w autokarze. Z Łodzi nie wracałem w ogóle. W okay, Łodzi nie wracałem w ogóle, ale nie. Generalnie wygląda to w ten sposób, że piłkarze wyjeżdżają zawsze dzień wcześniej na, na takie krótkie zgrupowanie, już, już do miejsca docelowego, do Łodzi. Więc my, jako ta opieka medialna, dojeżdżamy już w dniu meczu, no bo też nie ma za, za bardzo dużej potrzeby, abyśmy tam wcześniej z piłkarzami przebywali, żeby też im nie przeszkadzać w koncentracji w tych ostatnich chwilach przedmeczowych. No i też w związku z tym wracamy tym samym środkiem to komocja, więc zazwyczaj, zazwyczaj sami. Mhm, tak, spoglądając na tabelę, oczywiście wielka euforia jest, bo Krakowia gra dobrze, Krakowia punktuje, Krakowia jest w czubie tabeli, ale trochę mnie cały czas smuci fakt, że spoglądając na trybuny, nie ma przełożenia. No, tak, nie to... chciałbym tutaj słyszeć, że jest zimno. Nie, nie, nie powiem, że zimno. Teraz jest zimno na pewno, natomiast zastanawiamy się nad tym generalnie w klubie, z czego, z czego to wynika. Pewnie, na pewno to jest złożona kwestia. To, to jest niewątpliwie złożony problem, bo, bo trzeba powiedzieć, tak, że jeżeli chodzi o, o wyniki, jakie drużyna teraz daje kibicom, no to nie dostaje tego, czego, co, co powinno dostać w zamian, tak? Czyli tych pełnych trybun, do których dążymy, niewątpliwie. Mi się wydaje zresztą nie tylko mi, ale czy mnie, ale całej naszej ekipie w marketingu, ale i w ogóle w klubie, że dużą taką cegiełkę do tego, w jakiej teraz jesteśmy w sytuacji tej frekwencyjnej, dołożyły te lata, w których Krakowia grała przeciętnie gdzie Krakowia grała. Myślisz coś... o ekstraklasie, tak? Tak, tak, Przecięty myślę, tych tak, latach, myślę no? o, ty o tych ostatnich latach, o tych latach też powiązanych już z transmisjami telewizyjnymi. Myślę, że tak, że wtedy nie dawali piłkarzy argumentów do tego, aby przychodzić tłumnie na stadion, no bo jakość piłkarska była, była taka sobie. Była oczywiście ekstraklasa, no ale generalnie to nie było to, czego oczekiwaliby kibice. No i ci fani trochę poczuli ten smak oglądania Krakowi przez szklany ekran. Tak tak to widzę i teraz jest zrobione. trzeba się było fatygować, bo było słabo, to generalnie siądę w w domu i to w Oczywiście telewizji. tak, znaczy, to nie wątpię, na pewno nie jest jedyna przyczyna, ale gdzieś pewnie jedna z, jedna z wielu, bo Krakowia wbrew temu, co można gdzieś tam czasami sądzić, patrząc na, na to, co dzieje się na trybunach, ma na pewno, nie na pewno, tylko ma po prostu bardzo dużo kibiców, wiemy o tym. No, ale, ale jest, jest to coś, nad czym niewątpliwie chcemy pracować, i nad czym pracujemy, nad poprawą frekwencji. Tak. No bo to jest chyba kluczowe teraz, tak naprawdę, jeżeli tak. chodzi o marketing, jeżeli chodzi o zachęcenie. No tak, na tym się skupiamy, tak. To jest główne zadanie marketingu. Nie, nie śmieszkowanie, nie robienie e, głupich min w internecie, tylko. E, tylko na trybun. Czasami głupie miny w internecie sprawiają, że te trybuny się zapełniają. Bo jest głośno. Pomagają, bo mhm. jest głośno, tak? Zdecydowanie tak. Bo to jak gdyby taki jest cel. Nie, nie sztuka dla sztuki, te social media. To jest tylko chodzi o to, aby, aby klub e, gdzieś tam miał, miał taką, taki rozgłos w sieci, tak? No. Staramy się, robimy co możemy. Dużo jeszcze jest pracy przed nami, e, ale myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku. Ale przebudziliście się tak na początku tego roku, tak? Ja wiem, że było gorzej sportowo, to ciężko fajny marketing robić Tężko. wokół klubu. Jasne, jasne, że ciężko. No, generalnie marketing sportowy to jest taka, taka broszka, że. Troszkę, troszkę inna niż, niż jakikolwiek inny marketing, no bo tutaj robisz coś, prężysz muskuły, a... Na Jak końcu, produkt a na, jest słaby. Na, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że, że produkt jest słaby, bo znaczy, znaczy, na pewno Krakowie jakby... Nie myślę o produkcie tym w konkretnym, hmm. tylko że jeżeli produkt, czyli drużyna gra słabo po prostu. No tak, no to oczywiście, że tak. Natomiast jakby zmierzam do, do ogólnej takiej konkluzji na temat marketingu sportowego, że po prostu no, i tak jakby ostateczna jest, ostateczna jest forma sportowa drużyny, więc no, w sumie tak, no, to czyli to, co powiedziałeś, tak, że jest produkt słaby, no to to wtedy można robić nie wiadomo, co, a i tak się tych kibiców na trybuny nie przyciągnie. No nasz, my mamy to szczęście, że mamy dobry produkt, niewątpliwie w ogóle stadion, tak, otoczka, ta atmosfera wokół klubu, drużyna piłkarska, trener probierz. No to są, jest to pozytywnie. Są, tak, jest mm. pozytywnie, tak, jest niewątpliwie pozytywnie. No więc teraz wszystko, wszystko w naszych rękach i, i chyba nogach kibiców, tak, aby gdzieś tutaj nie, nie, nie wędrowali w niewłaściwą stronę, tylko na kałuży jeden. Praca, praca rzecznika prasowego jest specyficzną pracą. Czasami jest. No, sytuacja, która jest sytuacją podbramkową. Rywal ma setkę. I tak sobie pomyślałem, co sobie pomyślałeś? Ale szczerze, jak y, y, trener Probierz mówił, że gramy o Mistrzostwo Polski. Bo, znaczy, to, bo to cały czas jest wypominany, tak? Trenerowi? Tak, jest, jest to wypominane. Znaczy, trzeba sobie zdać sprawę z tego, co, co miał na myśli trener. On to zresztą też cały czas podkreśla. Tłumaczył, tak? jasne, że tak. I ja co ja sobie pomyślałem, ja w to wierzę. Ja w to wierzę i wierzyłem wtedy, Oczywiście, kiedy, kiedy mówimy o tamtym sezonie i o tym marnym początku, no to gdzieś tym bardziej te słowa odbijały się czkawką. No ale potem rzeczywistość pokazała, że ta końcówka sezonu, ta druga część sezonu sprawiła, że. Że gdyby nie te zawirowania wokół, wokół klubu, które były na początku poprzednich rozgrywek, myślę, że te słowa mogłyby przekuć się w rzeczywistość. No tak, tak by mogło być. Tak by mogło Natomiast być. sytuacja była taka, jaka była, ale radziliście coś wtedy trenerowi, żeby odkręcić nie, sprawę? Nie, nie, nie radziliśmy absolutnie. Bo, wiesz, bo, bo Moim zdaniem, nawet jeżeli trener powie, że walczą o mistrzostwo polskie, no to też jest ten cel osiągnięty, że jest szum wokół klubu, tak? Jest głośno. Ludzie wiedzą, że Krakowia gra wtedy i wtedy i o to i o to i, o to, i, z, tym, i z tym i z tym, no nie? Więc jak gdyby. Tak naprawdę trochę w mi zasady, nieważne jak mówią, ważne żeby okay. mówili, można się było też z tego cieszyć, ale, ale już zupełnie od tego abstrahując, po prostu też w to wierzyłem, że, że, że zespół jest w stanie z tym trenerem, bo to jest niewątpliwie świetny wychowawiec, ale też jest świetny człowiek. Że, że jest w stanie osiągnąć ten cel, o jakim wszyscy marzymy w Krakowie. W mediach zaczęliście też. Pokazaliście, że potraficie się z siebie śmiać. Ciężko było przekonać do tego niektóre osoby w klubie, no, bo jednak nie mamy dystansu do siebie. Albo jest to trudno, ten dystans. Początki, początki były, nie chcę powiedzieć, że trudne, ale na pewno początki były takie, że, że gdzieś tam musieliśmy to mocno argumentować, że, że to jest właściwa ścieżka, tak? że pokazanie tego dystansu jest tak naprawdę takim objawem niesłabości, a siły. Jest siły, tak? bo tylko silne charaktery mogą się z siebie śmiać i potrafią się z siebie śmiać. To taka prawda ogólno, ogólnożyciowa. Natomiast. Po pewnym czasie już, już na tyle sobie wyrobiliśmy taką renomę wewnątrz w tych struktur klubowych, że absolutnie jak gdyby nie musimy konsultować jakiejkolwiek treści, które teraz już może, tak, już jakby jest na tyle zaufanie. zaufanie, tak, jest zaufanie, że robimy to dobrze, że to zmierza w dobrym kierunku, no my też wiemy, jakby co zrobić, także wiemy też, gdzie ta granica leży, tak, że, że czego, gdzie, gdzie, gdzie nie przekroczyć. Jak wiesz, bo kontaktowaliśmy się niejednokrotnie w tej sprawie, chciałem zaprosić tutaj do programu trenera Michała Probierza, który jest zapracowany, bo to jest jasne, natomiast śmiałem się dzisiaj, czy trenera Michała Probierza Zapraszać jako trenera będzie łatwiej, czy jako wiceprezesa klubu? No pewnie, pewnie łatwiej jako trenera, bo ma, jako trener myślę, że ma mimo wszystko czasami mniej tych obowiązków niż, niż jako wiceprezes, no bo trener no to, wiadomo jest analiza, jest, jest, jest trening, no ale, ale wtedy już wyjeżdża z klubu i sprawy się kończą. A tutaj, a, tutaj, a tutaj nagle jakieś papiery przychodzą do trenera, do prezesa probierza, trzeba się podpisywać pod dokumentami. A różnymi. bardziej srogi tre, jest trener probierz, czy prezes probierz? Ja nie wiem, bo prezes probierz do spraw sportowych. Ale to jak prawo... tam słyszałeś w klubie? Słyszałem, że bardziej Serogi jest trener Probierz. Bardziej Serogi to już zrozumiałe. no to dobrze. Pozdrawiamy oczywiście Michała Probierza. Natomiast myśląc o kwestiach organizacyjno-sportowych, no bo wy cały czas się angażujecie też w różne akcje. Teraz jest akcja, w której pomagacie Sergiu Hance w pomocy. Tak. I, I to świetnie działa. To świetnie działa. Zresztą to też jest, mam takie wrażenie, efekt tej zmiany, zmiany w jakości marketingu Krakowi, tej, tej zmiany twarzy klubu. Klub z ludzką twarzą, tak, tak to określmy. Kibicom się to bardzo spodobało. Kibice zaczęli tworzyć grupy na, na mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku. Tutaj wielkie ukłony szczególnie dla Twitterowej Krakowi. Tak, grupy. działającej bardzo mocno. Tak, i to właściwie oni stoją za tym, za tym projektem Serhiu King, zbiórką dla, dla tej ubogiej rumuńskiej rodziny, którą wspiera Serhiu i jego żona Andrea. No ale to też jak gdyby nie wzięło się znikąd, tak? To wzięło się z tego, że, że klub zaczął, zaczął odpowiadać kibicom, że pojawiła się interakcja, że, że to nie był tak kom... że istniejemy, że to nie są jakieś boty tak zwane, tylko to są prawdziwi ludzie, którym też zależy na Krakowi. No i gdzieś tam się spotkaliśmy w, w pewnym miejscu w środku. I, i to są tak takie fajne efekty tego. Tej, tej zmiany jakościowej, mhm. którą nam. Ciąg napisza, dalszy, jakoś... szlachetna paczka. Tak, dzisiaj zresztą. No dzisiaj, teraz, teraz się dzieje. Teraz się dzieje szlachetna paczka piłkarzy, a wczoraj No I to zaangażowanie już teraz nie jest problemem, chyba, tak? Bo w ogóle piłkarze chcą się angażować, czy hokejści? Oczywiście, Taki że akcje. tak. Chcą się angażować, bo mają świadomość tego, że. Yy... Że mają trochę więcej szczęścia niż w życiu niż ci ludzie, którym pomagają, tak? Bo to przede wszystkim, bo gdzieś tutaj ten cel marketingowy w takich sytuacjach, on raczej w ogóle nie jest, nie jest obecny w naszych myślach. Tutaj jest przede wszystkim pomaganie, tak? To jest, to jest cel numer jeden. My zresztą robimy mnóstwo akcji, o których w ogóle, o którymi się w ogóle nie chwalimy. Takich prospołecznych. Też po to, aby nie być posądzanym, że, że sobie że tutaj robię, Robimy po PR pod publikę. Mhm. Naprawdę całe mnóstwo jest te, tego typu akcji, jakichś w ogóle też inicjatyw oddolnych ze strony piłkarzy, którzy tam przychodzą, że tutaj jest ktoś, komu trzeba pomóc. My to robimy po cichu tak po to, aby właśnie nie, nie było takiego, takiego odbioru, że tutaj ten przede wszystkim się PR, a nie, a nie dobro drugiego człowieka, ale jeżeli wracam do, do samego pytania, to wiesz, to. Piłkarze zawsze chętnie pomagali, jeżeli chodzi o Krakowie, nawet wtedy, kiedy była sportowa brynza, tak mówiąc kolokwialnie. No, no, to, no to też nie było nigdy z tym problemów. Nie wiem, jak to wygląda w innych klubach. Wiem, że czasami to jest tak, że, że gdzieś te piłkarze robią te szlachetne paczki, ale nie do końca jakby fundusze pochodzą od nich. Natomiast u nas też jest w 100% po prostu zrzutka ze strony, ze strony piłkarzy. Oczywiście klub też tam się dokłada w jakiś sposób, ale przede wszystkim to jest, to jest taka inicjatywa, że, że wychodzi od piłkarzy. Są dobrzy ludzie. Ludzie generalnie. Czas, nasz czas powolutku się kończy. Muszę zapytać jeszcze, hokej na lodzie. Nie hmm. będzie finału pucharu w Krakowie. Będzie w Danii. Tak. Aplikowała Krakowia. Byliśmy zainteresowani organizacją tego turnieju. Ten turniej półfinowy wypadł nam całkiem nieźle. Znaczy całkiem nieźle. Wypadł bardzo dobrze, był bardzo dobrze oceniany przez władze światowej, światowego hokeja. Myśleliśmy o tym, no ale no cóż, no wybrano tym razem Duńczyków, musimy się z tym pogodzić. Ale jak się Kuba kończy czas, to jeszcze też nie mogę tutaj, wiesz, bo nie przedam z pustymi rękoma. To okres przedświąteczny. Okres przedświąteczny, ale w ogóle, tak. Nasz, nasz produkt ostatni. Kawa Krakowa. No tak. No to jest Krakowi. kolejna rzecz marketingowa, którą tak. Krakowia bardzo dziękuję to stanąc... Ale to nie koniec. No. Panie redaktorze. To, to no. dla realizatora tym razem. I kubeczek. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze jedno pytanie mam, hmm? bo te pytania pojawiały się od kibiców. Co z bazą sportową? No, buduje się. Tak, no, pojawiły się pewne, pewne trudności. Wszyscy wiemy, było o tym głośno w węglach, ale, ale uspokajam kibiców, że wszystko idzie zgodnie z planem. E, nie ma planowanego przesunięcia w terminie oddania, więc no, już cieszymy się na myśl, że tam będziemy trenowali na takim no, prawdziwym kompleksie z europejskiego z, z europejskim wymiarze. I kiedy Krakowia będzie liderem ekstra klasy piłkarskiej? Yy, ty, sytuacja w tabeli teraz jest taka, że mamy szansę w tej kolejce? W tej kolejce chyba trzy punkty straty do Śląska. No to chyba tak. No, nie, nie chcę powiedzieć, że, że teraz, ale generalnie... Na pewno w 37.00. Przemysł no 37. Przemysław Staniek, rzecznik prasowy Krakowi był dzisiaj gościem programu. O tym się mówi. Ten y, film, nasze nagranie będzie też do zobaczenia niebawem na kanale YouTube'owym Radia Kraków. Zapraszam serdecznie. Oczywiście, tak, łącznie tak. z przekazaniem. <laughs> łącznie podarków. z przekazaniem podarku. Jeszcze nie przyjąłem. <laughs> Jeszcze nie przyjąłeś, ale są. Bardzo dziękujemy Kuba Zińskiej, i jego goście panie. za kwadrans godzina Dziękuję 40. Dziękuję bardzo.